człowiek bogaty na bal się zwał. Miał stada i pola, lecz serce jak stal. Abigail, jego żona, mądra i piękna, wiedziała, że dobroć to siła niezmienna. Dawid, przyszły król, wędrował z drużyną. Prosił o pomoc, lecz Nabal go zbył. Abigail usłyszała, co się stało i postanowiła działać, by uniknąć zła. Zabrała dary, chleb, wino i mięso. Wyruszyła w drogę, by Dawida spotkać. Pokłoniła się nisko, z sercem otwartym, prosząc o przebaczenie, by gniew nie zapanował. Dawid, zaskoczony jej mądrością i czynem, zrozumiał, że gniew nie jest drogą właściwą. Podziękował Abigail za jej odwagę i odszedł w pokoju z sercem pełnym wdzięczności. Nabal, nieświadomy, co się wydarzyło, świętował w domu, jakby nic się nie stało. Lecz los go dosięgnął, serce mu pękło i Abigail została sama, lecz wolna. Dawid, usłyszawszy o Nabalu losie, zaproponował Abigail nowe życie. Ona z wdzięcznością przyjęła jego rękę i razem wyruszyli ku nowym początkom.